Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, zgodnie z życzeniami, które ludzie wysyłali pod poprzednimi filmami, mam zamiar przedstawić Wam historię Jana Kasprowicza, czyli poety, któremu przyjaciel odbił żonę. Zapraszam Was do oglądania. Pokrótce wspomnę Wam, Jan Kasprowicz urodził się w 1860 roku, był jednym z 14 dzieci. Myślę, że nie ma sensu przedstawiać historii jego edukacji itd. itp. Przejdźmy być może od razu do najważniejszej rzeczy, czyli do poezji. Tak naprawdę w twórczości Kasprowicza, co zapewne mieliście na języku polskim w szkole, wyróżnić można cztery okresy. To jest dosyć ważne. Przy omawianiu, ja nie mam zamiaru omawiać wierszy, wspomnę oczywiście wiersze, wypowiem fragmenty, które na przykład gdzieś mi tam zapadły w pamięć, ale cztery okresy. Pierwszy okres. Okres związany z pozytywizmem i tutaj mamy fascynację naturalizmem. To jest poezja, cykl na przykład z chałupy, gdzie mamy słynne te sonety, te wiewiejskie z chłopskie chaty, jak z wami złączyło się moje życie itp. 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 itd. Dalej mamy okres oczywiście symboliczny, symboliczno-impresjonistyczny, kiedy mamy fascynację, tak prawda, Bogiem, tematami metafizycznego zła. Mamy prawdziwą taką aurę dekadencji, która w tych utworach się przejawia, tego zła świata, prawda, które pod koniec tego fin de siècle miało miejsce. Dalej okres poezji symboliczno-ekspresjonistycznej. To jest po właśnie odejściu żony Kasprowicza. Kasprowicz przeżywa takie swoiste załamanie. No i wtedy powstają takie wiersze bluźniercze jak Dies Irae, w którym jest obraz Boga karzącego, obraz Boga surowego, który będzie karał świat za jego grzechy, będzie apokalipsa o Dies Irae, wspomnę jeszcze później. No i wreszcie okres czwarty w poezji Kasprowicza, okres franciszkański. I o okresie franciszkańskim też sobie troszeczkę porozmawiamy, bo jest on dosyć ciekawy, bo Kasprowicz jako jeden z nielicznych poetów przed Janem Twardowskim zaczął nawiązywać do właśnie tego nurtu franciszkanizmu. My też wskażemy sobie też na przykład elementy, które z Młodej Polski zostały w Kasprowiczu mimo odejścia od tego głównego frontu dekadentyzmu. No to więc zacznijmy sobie, że ten tomik poezji, którym Kasprowicz debiutował, był związany z naturalizmem i był bliski tematyce społecznej i w zasadzie przedstawiał niedolę chłopską. Kasprowiczowi bardzo dobrze znaną zresztą z życia, no, w zasadzie z życia, no, urodził się na wsi. A jeżeli nie urodził się, to mieszkał. Jest to informacja, której w tej chwili nie pamiętam. No, i mamy na przykład wiersz z chałupy, ja nie będę go omawiał, tam jest opisana właśnie niedola, chude krowy, pas dziewek, prawda, mamy prawdziwą wieś, nie wyidealizowaną, prawdziwą wieś, nie wieś chłopomania, prawda, prawdziwą, nie wyidealizowaną wieś, która nie zawsze jest spokojna i wesoła. Ale to jest z innego utworu. I kontynuując mój wywód, pragnę teraz przejść do tego okresu poezji symboliczno-impresjonistycznej. Tutaj oczywiście naprzód wysuwa się taki wiersz Kasprowicza, który nazywa się Krzak dzikiej róży. On ma dłuższy tytuł, którego teraz nie pomnę. On tak naprawdę w takim stylu impresjonistycznym stara się uchwycić piękno Tatr, stara się uchwycić piękno gór, jakby w tej chwili, zgodnie z założeniami impresjonizmu. Mamy chwilę, mamy limbę próchniejącą, która właśnie teraz próchnieje, mamy naturę piękną, gdzie pawiookie drzemią stawy, prawda? Krzak róży. Ale ten okres w poezji Kasprowicza nie tylko jest związany z impresjonizmem, on także
epatuje symbolizmem, epatuje już odejściem od pewnych konwencji pozytywistycznych, od pewnej problematyki społecznej. Zaczyna się ta problematyka zła świata, którą Kasprowicz pojmuje w postaci zła metafizycznego, prawda, diabła, szatana. Oczywiście postać diabła, szatana będzie też widoczna w następnym okresie. I teraz króciutka anegdotka. Stanisław Przybyszewski, na pewno znacie go z wiersza, który nazywa się Konfiteor. Przepraszam. Znacie go z tekstu, który nazywa się Konfiteor. Tekst został opublikowany w gazecie Życie, którego Przybyszewski był redaktorem. No i tak naprawdę to nie o tym dzisiaj będziemy mówić, tam jest właśnie słynny manifest Sztuka dla Sztuki, ale Przybyszewski przyjechał sobie z zagranicy z kochanką Dagnę, przyjechał do przyjaciela Jana Kasprowicza i co zrobił? Odbił mu żonę. No miły przyjaciel, bardzo miły przyjaciel. Kasprowicz przeżył załamanie i jego poezja wkroczyła w inny okres. Może to podziękujemy za to Przybyszewskiemu. A więc kolejny okres w poezji Kasprowicza to okres symboliczno-ekspresjonistyczny. Ja powiedziałem, to nie jest analiza wierszy, więc nie będziemy omawiać Dies Irae. Zresztą Dies Irae jest jednym z głównych wierszy tego okresu. W ogóle cały zbiór nazywa się Ginącemu światu. Jest to wiersz epatujący, w ogóle cały zbiór epatuje dekadentyzmem. Epatuje kasprowiczowskim przeczuciem tego metafizycznego zła. I ten dekadentyzm objawia się przez wizję apokalipsy. Dnia gniewu. Dnia gniewu pańskiego, w którym Bóg pod koniec rozlicza świat za jego całe grzechy. Pozwolę sobie zacytować fragment wiersza. Jeżeli nie chcecie tego słuchać, ja będę cytował z pamięci, więc nie będzie to długie, to możecie przewinąć mniej więcej za 30 sekund. Trąba dziwny dźwięk rozsieje. Ogień skrzepnie, blask ściemnieje, z drzew wieczności spadną liście na sędziego straszne przyjście, by świadectwo dać psalmiście. A ty, psalmisto pański, nastrój harfę swoją już na ostatni ton. Grzech krwią czarną duszę plami. Bez obrońcy staniem sami, któż zlituje się nad nami? Kyrie eleison, o Boże, Ty bądź naszą łaską i obroną. O głowo owinięta cierniową koroną, gasnącym wieki wieków spojrzyj na nas okiem, o spojrzyj na nas z tej głuszy, która swym tchnieniem głębokiem ogarnia świat w bezmiary, a którą Ty wypełniasz swych bólów ogromem. O głowo owinięta w cierniową koronę. W każdym razie, pomyliłem się w ostatnim wersie. Mamy tutaj po prostu wizja jest iście apokaliptyczna. Wizja jest apokaliptyczna, bo związana, nawiązująca do dekadenckiego fin de siècle, końca, prawda, końca wieku, ale to też koniec. Nawet niektórzy, no takie motywy katastroficzne. Koniec świata. Człowieczeństwo. Cywilizacja zmierza ku upadkowi. I tu właśnie jest to widoczne w wierszu Dies Irae, który wykorzystuje motywy sekwencji średniowiecznej Dies Irae, motywy apokaliptyczne, motywy symboliczne, motywy szatana, motywy metafizycznego zła, porównania Ewa jasnowłosa, matka gwiazd i ziemi. Prawda, Kasprowicz wierzył, że Ewa współżyła z wężem. Taka była teoria. Ale to jest... Chodzi o początek świata. Dalszy okres poezji, nie będziemy się nad tym rozwlekali jakoś bardzo, to jest okres poezji franciszkańskiej. Okres poezji franciszkańskiej charakteryzuje się, co ważne, odejściem Kasprowicza od dekadentyzmu. Kasprowicz odchodzi od dekadentyzmu mniej więcej po 1910 roku, można powiedzieć. Choć to jest takie moja data rzucona, prawda, ale tak można powiedzieć. Powstaje Księga Ubogich i wiele innych utworów. Ja sobie pozwolę tutaj przytoczyć dwa
dwa z tych utworów, które idealnie właśnie obrazują tą franciszkańską pokorę i franciszkańskie uniżenie, które Kasprowicz zresztą będzie gloryfikował. Pierwszy wiersz, dosyć znany, to jest, na pewno obawiać się na języku polskim, to jest hymn świętego Franciszka z Asyżu, który zaczyna się słowami, nie pamiętam dokładnie, ale błogosławiony, przebiłeś mi ciało. Coś w ten deseń. Rozumiecie, chodzi o krzyż, który człowiekowi zostaje nadany. Ten człowiek przyjmuje bez szemrania. Kasprowicz już nie rozpacza, nie bluźni przeciw Bogu, tylko przyjmuje krzyż. Tak jak święty Franciszek mówił. Pokornie. Drugi motyw, oczywiście nie będziemy omawiali tego wiersza, dlatego przedstawiam tylko dwa motywy. Drugi dosyć ważny motyw to jest, będzie nawiązanie do konfliktu artysta-filister. Biedny artysta, czyli mamy Eviva l'arte, choć życie nasze splunięcia nie warte, niech pasie brzuchy nędzny filistrów naród. Prawda, Tetmajera. Chodzi mi o fragmenty, które na przykład świadczą, kto jest zakuty w laskę, w złoto, nie jest pokorny, goni za konsumpcją. Ten nie dostanie, ten nie jest dobrym człowiekiem. A w zasadzie może nie tyle jest dobrym człowiekiem, tylko tym oddala się od dobra. Rozumiemy się, jest motyw, pojawia się motyw konfliktu artysty z filistrem, ja bynajmniej to tak widzę, ten wątek jest tam dosyć zauważalny. Nie będziemy oczywiście analizować, bo chcę jeszcze przejść teraz do wiersza Przestałem się wadzić z Bogiem, który jest moim zdaniem ukoronowaniem twórczości Kasprowicza. Wiesz, przestałem się wadzić z Bogiem. Serdeczne to były zwady, tak się zaczyna. No w zasadzie tak, to jest pierwsza strofa. Pokazuje nam, jak bardzo Kasprowicz się zmienił. Już nie ma bluźnierstwa przeciw Bogu, tylko przedstawia, że to wszystko, co robił, robił tak naprawdę dlatego, że siły zła wykorzystują ludzi. Wykorzystały Goa w ujęciu, można powiedzieć, bardziej uniwersalnym, wykorzystują ludzi, wykorzystują ich słabości. Prawda? Wszystko, co się czai. Ale Kasprowicz mówi jeszcze jedną rzecz pod koniec tego wiersza, co jest dosyć ważne. Że nie żałuję i żadnej nie czuję skruchy teraz, kiedy widzę, można powiedzieć, trafniej, czy to złe słowo, widzę lepiej, ze większym spokojem, to wiem, że robiłem źle, ale nie żałuję. Nie żałuję, dlatego że nie robiłem tego dla własnej egoistycznej korzyści i zawsze miałem uzasadnienie rozpaczania nad światem, który ginie. Ja myślę, że dziś zakończę to powiedzmy informacją, że Kasprowicz umarł w 1926 w Zakopanem. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Jeżeli chcecie rzeczywiście analizę, bo to był bardziej film, taki luźny podcast, można powiedzieć, o Kasprowiczu, który podsumowywał jego twórczość, mogę coś więcej jeszcze nagrać. Pragnę jeszcze wspomnieć tutaj o bardzo ważnej rzeczy, o której nie wspomniałem wcześniej. To jest rodzaje wierszy, jeżeli chodzi o formę w poszczególnych okresach. Drugi okres twórczości Kasprowicza to mamy oczywiście symbolizm. Symbolizm połączony z impresjonizmem. Tam wiersze są sylabotoniczne. I to widać i słychać. Są mocno sylabotoniczne, mają, no nie będę tłumaczył, co to znaczy równo zestrój zgłoskowy, mają zestroje zgłoskowe w równych miejsc, w tych samych miejscach. Jakby to pozostawiam do samoedukacji, jeżeli ktoś nie zna tych terminów. Wiersze Kasprowicza z kolei w okresie ekspresjonistyczno-symbolicznym, symboliczno-ekspresjonistycznym, to są wiersze wolne, to znaczy pozbawione tych stałych zestrojów skórskowych, bo w ogóle Kasprowicz jest prekursorem wiersza wolnego. No i można powiedzieć, że
ostatni okres franciszkański, to jest okres, który charakteryzuje się powrotem do tej doniczności. Chociaż nie zawsze, bo na przykład hymn świętego Franciszka z Asyżu jest utworem, który nie jest tak, nie ma tej stałej powtarzających się w tym samym miejscu ze strojów akcentowych. Cały czas mówiłem ze strojów zgłoskowych, przepraszam bardzo. Także myślę, że na dziś koniec. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.